Serdecznie zapraszamy Państwa do Galerii Aneks, bo od soboty Galeria Aneks będzie jedyną dostępną przestrzenią Galerii Sztuki Współczesnej. Mamy to szczęście, że dysponujemy może niewielką przestrzenią, ale taką, którą każdy z przechodzących tym pasażem od ulicy Kośnego do ulicy Ozimskiej, czy w przeciwną stronę od Ozimskiej do Kośnego, może zobaczyć właściwie w całej okazałości. Zapraszamy na wystawę młodych twórców, moja odpowiedź 4, wybrane dyplomy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, widoczne właściwie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na zupełnie wyjątkowy wernisaż prac dyplomowych, które również w wyjątkowych okolicznościach były wykonywane. Prace pochodzą z kilku pracowni specjalizacji fotografii, ceramiki, technik graficznych, projektowania kostiumu. Proszę sobie wyobrazić, że te okoliczności bardzo trudne wykonywania dyplomu w sposób zdalny przerosły czasami nasze oczekiwania. Zapraszam do oglądania prac. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na czwartej prezentacji prac dyplomowych Szkoły Plastycznej w Opolu. Odpowiedź 4, nasza odpowiedź 4, odpowiedź, która powstawała w bardzo trudnych i specyficznych okolicznościach. Wszyscy Państwo dobrze wiedzą, że od wiosny mieliśmy dystans, mieliśmy izolację. Podobnie stało się ze szkołą. Nasi uczniowie, dyplomanci, którzy w marcu finalizowali swoje prace, a w kwietniu mieli stanąć przed tymi pracami i ich bronić, pozostali w domach i kontynuowali swoje prace, finalizowali je właśnie na odległość. Oczywiście nie byłoby możliwa ta finalizacja, która udała się wyśmienicie, ale nie byłaby możliwa, gdyby nie nauczyciele, profesorowie, którzy dołożyli wszelkich starań, żeby tą komunikację, kontakt, który jest tak ważny, bo to jest jednak relacja między mistrzem i uczniem, żeby ten kontakt został podtrzymany. W tym roku prezentujemy pracę z czterech pracowni. Pracownia ceramiki to pracownia prowadzona przez panią Marię Kupczak-Zajadacz przy wsparciu pana Krzysztofa Rzepczyńskiego. W tej pracowni pracowało kilka osób, które generalnie w czasie lockdownu, w czasie zamknięcia musiały poczekać, żeby móc do pracowni wrócić i dokonać ostatecznego wypału i szkliwienia. Ale na szczęście wszystko udało się sfinalizować i mogą Państwo tu w galerii obejrzeć fantastyczne, myślę, że na poziomie akademickim, rzeźby Wiktorii Marszałek, które podejmują wątek i tematykę kobiecego ciała. Druga pracownia w tym roku to pracownia projektowania graficznego. To pracownia pana Macieja Markowicza przy wsparciu pana Marka Przysieckiego. W tej pracowni powstawały prace graficzne w ramach grafiki komputerowej, ale z wykorzystaniem bardzo różnych też programów i typów grafiki. Tutaj na wystawie będą Państwo mogli zobaczyć książkę Bestiariusz Słowiański oraz wybrane plakaty z kampanii społecznej zaprojektowane przez Taisję Konowałową, która chciała pokazać, że żeby być piękną, nie trzeba cierpieć. Chciała pokazać, w jaki sposób działają media, w jaki sposób działają współczesne jakby wizerunki budowane właśnie w mediach przez kobietę, jak wpływają, a jak nie muszą wcale wpływać na to, żebyśmy czuły się piękne. Kolejna pracownia to pracownia fotografii artystycznej, pracownia pana Daniela Szopińskiego, też przy wsparciu pana Przysieckiego. To jest pracownia jakby tradycyjnej fotografii, ale okazuje się, że można w niej wykonywać rzeczy niekoniecznie tradycyjne, że uczniowie mogą wykazać się tu kreatywnością, dlatego techniki, które uczniowie wykorzystywali, byli bardzo różne. A tu, co może Państwa zaskoczyć, w Galerii Aneks zobaczycie fotografię, to nie zaskoczenie, ale też szachy, szachy wykonane w technice 3D. Ostatnią pracownią tegorocznych dyplomów była pracownia stylizacji kostiumu i kreacji wizerunku, w której pracuje się nad przygotowaniem kostiumów, które mogą być wykorzystane w jakichś eventach, w wydarzeniach scenicznych, w teledyskach. To jest pracownia,
którą bardzo lubimy, bo ona jest bardzo barwna, bardzo różnorodna. I rzeczywiście taki był też przekrój prac. To jest nasza najliczniejsza pracownia, tam było 16 dyplomów. Niestety ze względu na wielkość pomieszczenia prezentujemy jedną pracę Marty Kulik. Szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że mimo trudnych okoliczności w tym roku, prace, które mogą Państwo zobaczyć chociażby przez szybę Galerii Sztuki Współczesnej Aneks, to prace, które na pierwszy rzut oka wydają się być pracami zrobionymi przez studentów Akademii. Są to prace na wysokim poziomie, pokazujące niezwykłe bogactwo inspiracji, poszukiwań artystycznych, ale też różnych kontekstów kulturowych. Dlatego zachęcamy Państwa, żeby przyjść i przyjrzeć się pracom. Szanowni Państwo, zaprosiłam Państwa na wystawę, która pokazuje, jaką niezwykłą szkołą jest Szkoła Plastyczna w Opolu. Przekrój naszych pracowni jest bardzo różnorodny, bardzo bogaty. Ostatnią pracownią, jaką zaprezentowałam, dyplomową w tym roku, jest pracownia kostiumu i kreacji wizerunku, którą prowadzi pani Joanna Wrześniewska z panią Beatą Pizon-Jeziorowską. Ale chciałabym też zdradzić, że obie nasze panie profesorki prowadzą też zajęcia z projektowania ubioru, z tkaniny artystycznej i myślę, że to doskonale dowodzi tego, jak różnorodną szkołą jesteśmy, jak różne pasje, umiejętności rozwijamy, bo i kostium, i ubiór, i wspomniana przeze mnie ceramika, projektowanie graficzne, fotografia artystyczna, ale też multimedia, snycerstwo, reklama wizualna, projektowanie czy aranżacja przestrzeni. Dlatego zachęcamy, żeby poznawać plastyczniak, między innymi poprzez wystawę Moja odpowiedź 4. Jest to moja praca dyplomowa, którą zrobiłam właśnie na zakończenie 4 klasy liceum jako dyplom z pracowni stylizacji kostiumu i kreacji wizerunku. Jest to kostium inspirowany formą kwiatu pasiflory. Chciałam pokazać przez różne elementy stroju egzotykę tego kwiatu. Do wykonania tej sukienki zainspirowała mnie także kolekcja Diora, który stworzył kolekcję sukien wieczorowych inspirowanych kwiatami, które były bardzo zwiewne, takie duże. Dlatego chciałam też pokazać w swojej pracy tą lekkość oraz egzotykę kwiatu, jakim jest kwiat pasiflory. Sukienka jest także eksperymentem krawieckim. Użyłam tutaj różnych technik krawieckich, na przykład modelowanie na sylwetce, modelowanie z materiałów nietypowych, których jest żyłka jubilerska oraz opaski zaciskowe. Zrobiłam z nich kołnierz, który jest inspirowany wnętrzem kwiatu pasiflory. Pasiflora jest charakterystyczna z tego, że ma w środku takie pręciki, które są w różnych kolorach. Dlatego chciałam ten efekt uzyskać poprzez użycie opasek zaciskowych. Tutaj są płatki, które są wycięte w kształcie płatków pasiflory. Każdy jest ręcznie przeszyty, każdy ma inny wzór. Witam, nazywam się Oliwia Nowak. Jestem absolwentką Liceum Plastycznego w Opolu. Tutaj przede mną stoi mój dyplom z dziedziny grafiki. Prezentuje on bestiariusz słowiański. Stworzyłam do niego ilustrację, okładkę oraz zredagowałam teksty. Zawsze interesowałam się stworami wszelkiego rodzaju. Od potworów znanych z różnych mitologii po te tworzone na potrzeby wielu filmów, gier i książek. Potwory stanowią nieodłączny element naszego istnienia. Były z nami od zawsze, od samego początku. Symbolizowały nie tylko zło i to, co nas przeraża. Były też tym, co czeka w głębinach oceanu lub bardzo ciemnym lesie. Nieznanym. Ludzie tłumaczyli sobie różne zjawiska istnieniem przeróżnych potworów i stworzeń. Nie byli w stanie wytłumaczyć ich tak dobrze, jak zrobiłby to ówczesny człowiek. Na miejsce fizyki i chemii wskakiwały przeróżne wymyślne stworzenia. Czasem całkiem ludzkie, a czasem wręcz przeciwnie. Jest w nich coś, co fascynowało mnie od zawsze. Dla większości potwory są przerażające lub nawet ucieleśnieniem ich największych koszmarów. We mnie wzbudzały niesamowite zainteresowanie. Każdy z nich może wyglądać zupełnie inaczej, tak jak tylko będziemy tego chcieli.
Ich budowa, charakter lub nawet osobowość zależy tylko i wyłącznie od naszej wyobraźni. Ta wolność interpretacji, wolność tworzenia jest niesamowita. Właśnie tego chciałam się podjąć w moim dyplomie. Chciałam zaprojektować te mityczne stworzenia, bazując na autentycznych podaniach i przekształcić je tak, jak ja bym je widziała. Zależało mi jednak na tym, by stworzenia te przez swoją budowę wyglądały na takie, które faktycznie mogłyby żyć gdzieś za rogiem. Nazywam się Michalina Buba, jestem absolwentką Liceum Plastycznego w Opolu. I przedstawię dzisiaj swoją pracę dyplomową pod tytułem Ludzie Szachy. Cała ta praca jest jakby rozwinięciem pojęcia fotografii do przestrzeni trójwymiarowej. Cały proces zaczął się w drugiej klasie, kiedy przyniosłam tę technologię do szkoły. Był po prostu pokazać, zreklamować, bo leżało to u mnie w szafie. I zaciągnęłam do tego całą moją klasę, plus czwórkę moich nauczycieli i dyrektorów w tamtych czasach. Proces całej twórczości zaczyna się od skanowania postaci. Postać musi stać nieruchomo i ja za pomocą Xbox Kinect przechodzę wokół niej i łapię wszystkie szczegóły postaci. Widać, że nie są jednak one zbyt szczegółowe, więc można to ująć jako szkic postaci. Później jest to obrabiane w programach graficznych i drukowane na drukarkach 3D. Dlaczego to jest fotografia? Ponieważ możemy to porównać, tę nieprecyzyjność porównać do kamery obskura, która polegała na trafieniu wiązki światła przez małą dziurkę do pudełka i na matrycy, czyli na papierze światłoczułym, pojawił się obraz. W moim przypadku wiązką światła jest światło podczerwone, które nie jest dla nas widoczne, jednak jest światłem i ono trafia do matrycy konsoli i tam zamienia się w siatkę, w mesh 3D, który później ja poddaję obróbce. Więc jest to przeniesienie fotografii do takiej, do przestrzeni trójwymiarowej. Każda postać w całym zestawie tych szachów ma swoją określoną pozę, która nakreśla jej funkcję. Tutaj mamy na przykład królową. Ona ma wyciągniętą nogę, rękę opartą na ramieniu. Król ma skrzyżowane ręce, stoi, ma taką mocną pozę. Gońce stoją w takiej pozie jakby serwanta, takiego kelnera. To znaczy, że jakby są posłuszni królowi i królowej. Skoczki są takie dynamiczne, wyciągnięte nogą do przodu, obie ręce na biodrach. To też ma robić taką dynamikę. Wieże stoją twardo na bokach i bronią całej tej otoczki, a pionki po prostu klęczą. I tutaj już ta różnorodność też polegała na tym, że moi znajomi nie zawsze wytrzymywali, bo jednak skan trwał do około 3 minut, więc każdy po prostu był w komfortowej dla siebie pozycji. I dlaczego szachy? Ponieważ stwierdziłam, że ta technologia sama w sobie, jako sam druk postaci, jest po prostu taką małą rzeźbką, więc chciałam dodać temu formę użytkową. A było nas tyle, że dało się z tego zrobić szachy. I tak powstał ten zestaw.